Państwa, są ludzie, którzy czynią świat wyjątkowym tylko dlatego, że są. Do nich należy Justyna Chełmińska. Ludzi poznaje się nie po słowach, ale przede wszystkim po czynach. Tych czynów dobrych zrobiłaś bardzo dużo. Ja niechcący przyszedłem nią po imieniu, przepraszam, ale to wypijemy później. Proszę Państwa, jako lekarz, pozwólcie na chwilę refleksji. A tych Państwa, którzy nie są lekarzami, proszę sobie zapisać. To będzie recepta na szczęśliwe życie. Ja już krótko powiem. Pierwsza rzecz. Cieszyć się, że rano się obudziłem żywy. Drugi punkt. Mam pracę, którą kocham i chodzę do niej szczęśliwy. Trzeci punkt. Robić dobrze drugiemu człowiekowi. Po to żyjemy. I czwarta rzecz. Każdy musi mieć jakąś pasję w życiu, która jest tylko jego. Wyłącznie jego. Nikt nie ma prawa w to ingerować. Jeżeli Państwo te wszystkie cztery elementy zbierzecie razem, to będzie szczęśliwe życie. A jeszcze do tego my jesteśmy o tyle szczęśliwi, że poznaliśmy Justynę, przynajmniej ja z bliska dotknąłem jej. I ostatnia uwaga, proszę Państwa, to do lekarzy. Do lekarzy. Wpiszmy się w trójkąt. Którego ramiona? Ja będę raz o tym myślić. To też potrzebne, jasne. A mnie się pytałem, czy ja jeszcze mogę. Mówiłem, mogę, ale mi się nie chce. Proszę Państwa, o jakim trójkącie ja myślałem? Myślałem o trójkącie takim, gdzie jeden kąt to jest science, czyli wiedza. Drugi kąt to jest art, czyli profesjonalizm. I trzeci kąt, również ważny, humanity, czyli trzeba być dobrym człowiekiem. Wiedza, profesjonalizm i dobry człowiek to jest lekarz, na dzień dzisiejszy i na wiek XXI.